Na sesji Rady Powiatu ponownie sporo mówiono o Wieluńskim Szpitalu. Najpierw o jego zobowiązaniach, czyli zadłużeniu i kredytach, jakie cały czas spłaca lecznica. A jakie to zadłużenie? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Wieluniu spłaca na bieżąco zaciągnięte pożyczki i kredyty wraz z odsetkami. Tabela jest do wglądu, 7 pozycji tych kredytowo-pożyczkowych jest zaciągnięty. Stan na dzień 31 grudnia tych pożyczek i kredytów to jest 25 543 625 zł 18 groszy. W dalszej części obrad mówiono z kolei o podwyższaniu standardów leczenia, ale też konkretnych oddziałach. Czy trzeba będzie coś zlikwidować? Niewykluczone. Czarne chmury zbierają się nad oddziałem pulmonologii. Potrzebny jest pilny remont oddziału. Zresztą miał on zostać wykonany do końca grudnia minionego roku. Tak zalecił Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Remontu jednak nie zrobiono. Zarząd zapoznał się z pismem pełniącego obowiązki dyrektora, informującym SPZ Wieluniu, informującym o niewyrażeniu zgody przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na dalsze prolongowanie terminów wykonywania zaleceń z protokołu kontroli dotyczących doprowadzenia do właściwego stanu pomieszczeń oddziału pulmonologii i to jest termin realizacji do końca roku 2016 oraz oddziału dziecięcego do końca marca 2017. Ja z tego wnioskować mogę, że z końcem marca nastąpi likwidacja oddziału. O tym już też była dyskusja, zresztą na jednej takiej wyjazdowej Komisji Zdrowia na takim obchodzie szpitala byliśmy i ten oddział dziecięcy widzieliśmy, zresztą pacjenci, rodzice, mieszkańcy powiatu wieluńskiego, każdy, kto tam dziecko miał, to wie, o co chodzi. No i panie starosto, co w związku z tym? Pan dyrektor zwrócił uwagę na to, że w oddziale chirurgii dziecięcej jest problem z kadrami, czyli z lekarzami i z brakiem tych lekarzy. I no, w związku z niewypełnianiem do końca kontraktów, również stratami finansowymi. Idea tego pisma, które ja poparłem i zarząd też poparł, jest taka, żeby wystąpić do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem, czy na oddziale chirurgii dziecięcej w tych pomieszczeniach wyremontowanych chirurgii dziecięcej, tak, można przenieść oddział dziecięcy. I tego dotyczy sprawa. Zgodnie z ustaleniami prosiliśmy za pomocą pani dyrektor o to, żeby te zalecenia, które narzucał nam sanepid, były prolongowane. I tak jak w pismach jest, do 31 grudnia był prolongata oddziału pulmonologii, do 31 marca 2017 oddział dziecięcy. Na oddział pulmonologii nie jest jakaś straszna kwota, bo to jest 200 bodajże 30 tysięcy. Rzecz się sprowadza do wyremontowania czy i położenia wykładziny, podłogi i tam jakichś drobnych rzeczy. Remont to jedna, obsada kadrowa to drugie. Na oddziale brakuje lekarzy, zresztą nie tylko na pulmonologii. Nowy szef wieluńskiej lecznicy, o którym powiemy za kilka minut, będzie się zatem musiał zmierzyć nie tylko z długami, ale też właśnie z problemem braku lekarzy w szpitalu. Starostwo złożyło ponadto wnioski do regionalnego programu operacyjnego, z którego można by otrzymać pieniądze na remont bloku porodowego i oddziału dziecięcego. Położenie wykładziny, jeżeli to jest ten problem, tak, że położenie wykładziny na oddziale, czy będzie tam pulmonologia, czy jakiś inny oddział, prawda, bo pomieszczeń w szpitalu brakuje, więc z pewnością będzie jakiś tam oddział, to położenie wykładziny zawsze się przyda, prawda? Znaczy zawsze ta wykładzina będzie potrzebna na tym, czy na innym
oddziale. Jeżeli ona jest do wymiany, no to po prostu trzeba ją wymienić. Reforma może wejść od 2018 roku, a może zostać ten termin przełożony może zostać i to jest od nas jakby niezależne, a decyzje sanepidu są wiążące. Więc ja rozumiem, że pan starosta stara się uspokoić sytuację, natomiast no właśnie, te terminy naglą i też taki tok rozumowania, że jeśli będziemy nawet w tym pierwszym poziomie referencyjności, to co, to tylko te oddziały budżetowane zostaną, a reszta na resztach w pozostałych pomieszczeniach będzie hulał wiatr, no też trzeba będzie startować do konkursów, czy to pulmonologii, czy nowy dyrektor będzie miał inną koncepcję. Pozostałe oddziały, w zależności od decyzji kierownictwa i podmiotu tworzącego, mogą startować w tak zwanych konkursach. I to też cały czas tłumaczę na połowę listopada taka wiedza była. I tu trzeba się zastanowić właśnie, czy inwestować w pulmonologię, której de facto, na którą nie dostaniemy finansowania, czy też nie zastanowić się, co na tych powierzchniach innego może zaproponować. Znacznie więcej o problemach Wieluńskiego Szpitala powiemy już w temacie tygodnia, gdzie dłuższa relacja z sesji Rady Powiatu. A podczas tego posiedzenia sporo też mówiono o ochronie środowiska i zanieczyszczeniu powietrza w naszym regionie, ale tym zagadnieniem zajmiemy się już w szerszym wymiarze za tydzień w programie lokalnym naszej stacji.